Siemanko, pokażę wam to kopiowanie. Ja tego nie nazywam wcale solo, ale jest to łatwe kopiowanie samochodów. Albo robicie to na sesji dla zaproszonych lub znajomych. Potrzebujecie znajomego, który ma warsztat ten tuningowy w tym samym miejscu co wy. I wy musicie go mieć pełnego. Mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów i tu jakieś auto na straty. Lub możecie robić to na sesji publicznej i wykorzystywać graczy z sesji publicznej, ale oni muszą mieć warsztat ten tuningowy tam gdzie wy, no i on musi być pełny. No potrzebny jeszcze do tego będzie ten strój nurka zgliczowany, żeby zrzucać te butle i granat, jeden granat. I tu jest taka różnica, że teraz na pewno znacie te kopiowanie, będziecie wyłączać pana post już. Będziecie robić kopię, to będziecie podjeżdżać do mobilki, wyłączać pana. Albo zrobicie to poprzez opcję wyłączenia pana, tak jak tu, przytrzymuję guzik Xboxa, klikam wyłącz kontroler. Albo na Xboxie wyciągacie klapkę, wyciągacie baterię. Ja tu będę robił poprzez wyciągnięcie baterii. Teraz tutaj potrzebujemy granat, będziemy go rzucać w tą bramę wjazdową tego warsztatu, on musi być pełen, pamiętajcie. Rzucimy granat, podjeżdżamy i nie przechodzimy na żadną mapę, tylko potwierdzamy, że chcemy wjechać do naszego warsztatu i na komunikacie, że jest pełen, zostajemy, czyli tak. Rzucam ten granat, podjeżdżam, wybieram swój warsztat tuningowy, na tym komunikacie zostaję, granat wybucha, mnie zabija, petarda. Nie jest tam jakieś przechodzenie na żadną mapę, inne tam pierdoły. I tu cały problem może być właśnie teraz to wyłączenie pada. To trzeba od razu. Podjeżdżamy pod niebieskie kółko mobilki, wyłączamy kontroler. Albo przytrzymujemy ten guzik Xboxa, jeszcze tam zapalić wyłącz kontrolę, wyłącz konsolę, wyłącz kontroler. Na PlayStation przytrzymujemy guzik, już nawet nie pamiętam który, chyba ten mały, chyba share, nie, ha, guzik PS-a i też tam jest dźwięki urządzenia, wyłącz urządzenie, ale teraz tak, wzywamy z jakiegoś garażu pojazd, który chcemy kopiować i do niego wsiadamy już na otwartym telefonie. Na otwartym telefonie podjeżdżamy pod mobilkę i od razu wyłączamy pana. Czyli wjeżdżamy w kółko, wyłączamy pana. Ja tu wyciągam baterię z kontrolera. Zrobiłem to za późno, bo to trzeba od razu, czyli podjeżdżamy, już powinienem mieć tu wyłączonego pana. Ja to zrobiłem za późno. Słyszycie taki dźwięk? To się nie udało. Jak za długo wam tu klika, to się nie udało. Włączacie pada z powrotem, o, macie taki efekt, to nie wyszło. Tu trzeba właśnie, mówię, tego pada szybko wyłączyć. I robicie to z powrotem. Naprawiacie swoje LG, wyjeżdżacie nim, rzucacie ten granat, wybieracie swój warsztat tuningowy. Pamiętajcie, że musi być pełen. Wybieracie go, że chcecie do niego wjechać. Na komunikacie, że jest pełen, zostajecie, ten granat wybuchnie. I tu drugi raz, już druga próba. Szybciej znacznie wyłączę tego mojego pana, wyciągnę z niego baterię. No, na Xboxie jest to lepiej, bo można wyciągnąć baterię, no na Playu nie da się. I wtedy będzie słychać tylko chwilę te klikanie. Usłyszę siebie, że jestem w mobilce, że wysiadam, czaskam drzwiami, żeby tam się zamkły. Włączam pana, no ale to do tego za chwilkę dojdziemy. Tutaj jeszcze raz. Rzucamy granat w tą bramę wjazdową, podjeżdżamy, wybieramy nasz, na komunikacie zostajemy, bum. No i wzywamy znowu to auto, które chcemy skopiować. Easy Shock z Areny Wojny na maksa stuningowane, prawie daje nam 1 800 000. Dużo ludzi, pewnie to są nowi widzowie, się zastanawiają, czemu dostają tam mniejsze kwoty za inne pojazdy. No bo kopiują mnie to, co trzeba, no proste. Albo tylko ulepszone jest zwykłego Easy na Arenę, czy tam Shock, czy Q
kurde, koszmar, a już bez żadnych tuningów, no to wiele się za to nie dostaje. Max tuningowane EC to jest bańka 800 za kopię. Tam bez paru groszy. No i dobra, tutaj wezwaliśmy to EC do kopiowania na otwartym telefonie, do niego wsiadamy. I znowu wjeżdżamy w to niebieskie kółko i jak najszybciej wyłączamy pada. I słuchajcie ten dźwięk, co tam będzie. Pik, wyciągam baterię. Tylko chwilę było te klikanie. Teraz słychać. Było słychać, że wysiadłem, czasnął drzwiami. Petarda. Mogę włączyć pana z powrotem. No i teraz tym strojem nurka tylko blokujemy tymi butlami te drzwi, tak żeby nas do niego teleportowało. I będziemy podchodzić pod wyjście od mobilnego i klikali jednocześnie A i Y na Xboxie, żeby potwierdzić wyjście z mobilnego i żeby nas teleportowało do samochodu, a X i trójkąt jest to na PlayStation. Ale najpierw nawalcie sobie, tam 4-5 butli by starczyło nawet, ale dla pewności nawalcie tych butli do oporu, żeby was teleportowało do tego samochodu. Gdyby was nie teleportowało, tylko wyszlibyście na pieszo z mobilki, nic się nie dzieje, możecie wrócić z powrotem na piechotę do mobilki i zrzucać dalej te butle. Tu nic się nie dzieje, jeżeli wyjdziecie na piechotę, no ale lepiej zrzucić tych butli tyle, żeby mieć pewność, że was do niego teleportnie. Jak już to macie zrobione, to tak jak mówię, podchodzicie pod te drzwi wyjściowe i klikacie, macie do góry wyjść z naczepy, klikacie jednocześnie A i Y na Xboxie, trójkąt i X na Playu. Tepnie was na zewnątrz już z samochodem, któremu zmienią się tablice z tego LED, które tam wybuchło. Teraz tylko wjeżdżacie do mobilki, dajecie strzałkę w prawo, wjeżdżacie, żeby zapisać kopię. Teraz, żeby was nie fryzowało, jeżeli chcielibyście zrobić drugą kopię, najlepiej wezwać z garażu darmowe LED, wejść na piechotę do swojego warsztatu i wyjść. Bo jeżeli byście wsiedli od razu do darmowego LED i chcieli wstawić tu następne, zamrozi was w samochodzie, nic nie będziecie mogli zrobić. Że najlepiej jest wezwać LED, wejść do warsztatu, wyjść i dopiero wjechać, podmienić, tu wstawić darmowe LED. Że kopiowanie łatwe, wiele się nie zmieniło. Pozdrawiam, elo. Yeah.